witam was, w piątym odcinku mojego Let's Playa gry Fahrenheit Indigo Prophecy. Ostatnim razem, co się działo? No nic, chwilowo idziemy na cmentarz. Panem Lukasem. Mimo, że pan Lukas miał trochę emocji ostatnio. Czemu on ma jakiś kij? A, to kwiaty. You never really get over something like that. Considering all that's been happening to me lately, I thought maybe I should go and meditate at their grave a little this morning. No widzisz, a mogłeś zostać Batmanem. Tutaj? Wiem, że można było gdzieś tutaj pójść. I dostać jakąś kartę, czy tam punkty, czy nie pamiętam co. A może źle myślałem. W każdym razie bawi mnie, że dalej są te podzielone, wiesz, podzielone artystyczne kratki. Ooooo! Też się cieszę. Chcesz kwiatki? O, no dobra. Nie, to nie. Syrnę je na podłogę. Niestety. Lucas, come on, Lucas, come and play. You can't spend your whole life just sitting in the corner. A ja mogę, Lucas. Tylko muszę mieć komputer i internet. O nie! On Lucas, ma dramatyczną przeszłość. I don't want to, Marcus. Leave me alone. Leave me alone. I've about had it with you, Lucas. You're always off by yourself, you never talk to anyone, you never play with anyone. No, a ty grzebiesz w nosie. Crazy. You're weird, that's for sure. Is that bad? Come on, do me a favor. Just play with everybody this one time. Nie! How about hide and seek? We could go play in Hangar 4. No way! You know we're not allowed to play in there. Who cares? We can get in through that hole in the fence, like last time. Nobody will see us. Tak jest. Nie ma to jak dzieciaki bawiące się w bazie wojskowej, lotniczej, gdzie jest tona niebezpiecznych, prawda, materiałów. I no, z całą pewnością nic się złego nie stanie. Zwłaszcza, że mamy teraz dramatyczne wspomnienia. I chyba właśnie przejmuję jego kontrolę. O Jezu! O nie! On ma tripy! Oj. Dobra. Żeby się nie pomylić. O, patrz jaki spryciarz. Hangar 4. It's gonna burn. Marcus and the others will get caught in the fire. Quick, I've gotta warn someone. Fire? You've gotta save them before it's too late. I am the god of hellfire, and I bring you... Tędy? Nigdy nie pamiętam. W każdym razie te niebieskie kółka na mapie to są strażnicy, którzy patrzą. Próbuję przebiec przed ryjem mu, bo nie pamiętam jaki on ma zakres widzenia. Na szczęście dość drobny. Ewentualnie gra jest na tyle mądra, żeby nie brać pod uwagę, że... że jestem za siatką. Którędy do cholery się to szło? Nie pamiętam już. No tak, tak, tylko... Czy hangar czwarty jest gdzieś tutaj w pobliżu? No nie, no to są tylko takie... budki. O, teraz się dowiedziałem, że mogę wreszcie zmieniać kamerę. Ta gra jak pragnę zaklinać. Nie, no tu musiało być coś. Jakieś przejście albo coś.
nawet ta dramatyczna muzyka, to czuję, że będzie mnie wkurzać. No właśnie. Gówniarzu. Oj. Jakiś spryciarz. No to teraz odwróć tą cholerną kamerę. Don't move or I'll shoot. Cholera. No nie mówcie, że będzie mnie cofać cały czas aż tutaj. Jezu. Coś czuję, że przyspieszę tą sekcję. No, poczekajcie tu chwilę. Poradzę sobie z tym gównem. No nareszcie. Dobra. Zaraz. No ja pierdzielę! No przynajmniej save'a mi tutaj zrobili. No ciekawe. No matko, udało się. Swoją drogą! Pokaz geniuszu dziecięcego, bo mógł po prostu powiedzieć strażnikom, że czterech jego gówniarzy weszło tutaj do hangaru, to by przyszli i sprawdzili. No ale cóż, jak jesteś dzieckiem, to nie jesteś niestety zbyt inteligentny. Lucas, what are you doing here? I thought you didn't want to play. Get out of here now, Marcus. The hangar's going to explode. Huh? How can that... Don't ask any questions, Marcus. Get out now. It's about to explode. I'll keep looking for the others. Właśnie. Zamknij pysk. No, sam się będę bawił w chowanego. Teraz muszę znaleźć resztę tych kadryli małych. Ja nie pamiętam. I powiedzcie mi, kto podłożył tutaj ogień? Nice. Oh man! Lucas, you're going to give me away! The hangar's going to explode! The hangar's going to explode! What kind of crap is this? You get out of here and stop trying to ruin the game! You are going to get out of the hangar right now! I'm not kidding! Shit, Lucas, you're a total nutcase! Shit, Lucas! No, ale tego ognia, co tam był, to oczywiście nie widział. Nice. Szukamy reszty. Gówno Jerry. Idziemy szerzyć zło. 30, 60, a jeszcze inne 100! Źle lupująca się muzyka, to mój faworyt. No i gdzieś już się schował, gówniarzu. Wiedziałem! What are you doing here, Lucas? No! The game's over. Von. Everybody's gone. You can come out now. Oh, that's just great. Why didn't anybody tell me? Bo nikt cię nie lubi. I dotykasz się w nocy i wszyscy o tym wiedzą. Nie wiem, ta sekcja... Incoming! Wybaczcie sygnał, ale właśnie dostałem SMS-a. Nie jest to mój sygnał, prawda? Cholera. Chodź tu. Kurde, kurbasie. What are you doing here, Lucas? Get out. Nobody wants to play with you. You need to get out of here, Kurt. The hangar's gonna blow. No. Stereotypowe imię dla grubszego kolegi z podstawówki. Kurt. Dobra. If you don't move right now, I'm gonna kick your ass. You think I'm scared of a little wussy like you? You wanna fight? Bring it. I'll smoke it.
Kurt, you gotta listen to me. There's gonna be a fire. You need to get out of here. There's gonna be. Mijałeś ten ogień dwa razy. Beat it before I break your face, you jerk. Aj, się nie uda. I'm out of time. I gotta get out of here before everything explodes. No, masz za swoje grubasie. Lucas, are you hurt? No, just a few scratches. Ale będziesz się obwiniał do końca życia. I did everything I could, Marcus. I didn't get them all out. How did you know what was going to happen, Lucas? I saw it before it happened. Don't ask me how. Jestem trochę popierdolony. I know. Are you all right, Lucas? O, dramatyczny najazd na oko. Lucas, can you hear me? I did a little checking around, without giving your name, obviously. I was told about a person who is familiar with, let's say, unusual phenomena. Unusual. I think that maybe it's not unusual to be loved. This is her address. You know that I don't believe in any of this, Lucas, but I sincerely hope that she can give you some kind of answer. I hope so too. Adres został mu podany do prostytutki pewnie. No i lecimy do naszą bandą policyjną. Czyżbym miał opierać komuś ryja? I rozumiem, że pierwsze co zrobiłaś przychodząc do pracy, to idziesz potrenować. This training session with Tyler is just okay. I need to cleanse my spirit and just breathe. No i muszę oprać jakiemuś facetowi ryja, bo jestem niezależną kobietą, dumną i I'm fine. Nie wiem. Kurde. Okay. Let's warm up a little then go for it. Let me know when you're ready. Okay. I mam cycki, a to daj mi władzę. Co by tu jeszcze? Nie biegnie Renifer. Obczaję to, zanim zaczniemy bić się. O! Wiedziałem, że to dobry pomysł, żeby to poeksplorować trochę. Dobra. To co? Gibares? Czy nie wolno mi tego akurat Gibaresu? To jest takie seksistowskie! Nie mogę używać wszystkich urządzeń! Te... Po prostu... Feministki. Wściekłe się staną. Zresztą tutaj będzie jeszcze jeden motyw, który... z którego będę mógł polewać, no ale to już... Za moment. Prawdopodobnie nie w tym odcinku jeszcze, ale będzie. Seven. Eight. No, ciskaj. One last set and I'll be ready to fight. Spuszczaj to, grubasie. Masz za dużo tłuszczu. I wiem, powiedział to człowiek najszczuplejszy na świecie, no ale... Co, Gibares? No, tylko z maty mogę korzystać, no to strasznie. Stereotypowe, seksistowskie i nie akceptuję tego. No dobra, to popatrzę na twój tyłek. Kamera! Ten jedyny raz mogłabyś grać na moją korzyść. No dobra, no to było całkiem fajne. Trochę kanciasto, ale może być. Okay, I'm warmed up. I'm ready to get in the ring. No. I co zrobisz? Co zrobisz? Co? No, gdzie z tymi łapami? You ready, Tyler? Yo, what's your hurry? Just let me warm up a little more. I'll be right with you. No, chcę ci oprać ryja, oczywiście. No dobra, to teraz spróbujmy wybrać najbardziej niemęskie ćwiczenia, jakie można. Co my tu mamy? No to jest męskie. To też jest dość męskie. Na linę? No oczywiście, że nie mogę z liny skorzystać. Mogę oprać pewnie worki treningowe. Czy z maty mogę? No mata nie jest, no mata jest dość unisex, no. Poza tym mam pompki robi.
chyba. W sumie, biorąc pod uwagę, co robił rano ze swoją panienką, nie mogę być w 100% pewny, co on wyczynia, kiedy się tak nachyla. Kurde, dlaczego ja muszę to na klawiaturze robić? To jest nieuczciwe. No aż szybciej, no. I'm in pretty good shape this morning. One more set and I'll be ready to get in the ring. Oh, really? Chyba mi się zawiesiłeś, o właśnie. To ja mogę muzę włączyć? Dlaczego muzyka nie jest włączona? Już wiem dlaczego. Bo jest... bo źle mi się kojarzy. Dobra. Widzę, nie mogę robić niemęskich ćwiczeń tutaj. I powiedz mi, powiedzcie mi, dlaczego facet może robić uda, a Carla nie? Za głupi na to jestem. Ta cała poprawność polityczna. No gibaj to, gibaj. Cool. No dobra, to ja gram jako panienka w takim razie na ringu, bo chcę oprać ryja, prawda, durnemu facetowi. Gentlemen, welcome to Las Vegas for tonight's match between Terrible Tyler Miles and Killer Carla Valenti. Przy czym terrible tutaj nie oznacza, że jest dobry. Oh yeah, and who's always kicking out the crap about me acting like a kid all the time? Twoja stara. A tutaj za to fajny jest funk. No i tutaj po raz kolejny widzimy, jak różnych różnych aktorów od motion capture'u mamy. I jak... no co za cholera. Dobrze! Speak, no ja. Niech się nie myśli, że jest taki seksowny i w ogóle. No. Dobrze! Bi! Niech se nie myśli! Zacytowałbym trochę fajnych tekstów z Futuramy, ale obawiam się, że akurat w tym momencie nie pamiętam. Tam jest taka jedna postać. Feministka. Try again. You can make it. I believe that you can make it. Get on out there, you can take it. Get up, get out. Get on down now. Oh, if you're trying to reach the top. Try again. Niestety, jak widzicie, rady oferowane przez piosenkę Tylerowi nie sprawdzają się, bo już 10 razy dostał. To tak solidny wpieprz, że aż przykro. No. No, I'm done. I'm gonna grab a shower and get back. Właśnie, muszę zakosić prysznic, bo mi nie zamontowali jeszcze w mieszkaniu. Can't get that restaurant murder out of your head, huh? I just feel like there's a piece of the puzzle missing. You're busting your head for nothing. The guy's a psycho. End of story. I just want to find him and make sure he never does it again. We'll get it. Guy who leaves that much evidence behind on a murder one, he's gonna slip up somewhere. I hope it's that simple, Tyler. I really do.
A odpowiedź brzmi, że nie będzie to proste. No nie wiem, to teraz weźmiemy Murzyna. So, how's that restaurant murder case coming along? We've got a few leads, but no suspects for the moment. Oh, really? There's some troubling elements about this case. We know it probably wasn't premeditated, and it wasn't done for money. What's your theory? Several elements match the MO of a ritual killing, or a mystical trance. The choice of weapon, the killer's cutting himself, the manner in which the victim was stabbed with precise cuts to the heart, all this points to a religious sacrifice. He might be a Satanist or something like that. Do you think there's much chance he'll kill again? We don't have enough information to determine that right now. He might do it again tomorrow, or we might never hear from him again. I want this nut job behind bars ASAP. Najbardziej stereotypowy kapitan policji, jakiego widziałem. Check the local hospitals to see if they've had any men with knife wounds in. Check with all the psycho wards to see if they've got any ex-patients out on the streets who might have been capable of something like this. Okay, anything else? Yeah, book we found under the table. Garrett left it on your desk. See if you can make anything of it. Okay, I'll get on all that stuff right away. Zrobiłbym tutaj rasistowski żarcik o Afroamerykaninie czytającym książki, ale powstrzymam się. Dobra. It might be able to tell us something about the killer. I inquired in the office. Jezu, to ta misja znowu. I rozumiem, że książka autora Williama Shakespeare'a jest tak rzadką książką, że trzeba aż do specjalistycznego zakładu przyjść. O nie. You lose something? Co mówiłem o tej grze i stereotypach? My name is Takio. Tell me what I can do to make you happy. Damn. Yeah, me love you long time. Like that old Chinese dude in Gremlins. If he offers me a little box with a monster in it, I am gone. Dobra. I was digging around in my closet and I found this old book. Thought it might be worth something. No wiadomo, bo Murzyna interesuje tylko to, żeby coś sprzedać z jak największym zyskiem. My tiny expertise extend only to books. To mi przypomina odcinek South Parka. Can you just take a look at it? You must have seen books like this one before. We have small penis, not like your American gargantuan penis. I sad to say, no can be helping you. No, no can be helping you. Thanks anyway. At least I tried. No, wynoś się. Dobra, tu jest coś do zrobienia, niestety. Mogłem go tak od tyłu wziąć, czy co? Dobra. Bo coś tu muszę zrobić, tylko nie pamiętam co i prawdopodobnie wybrałem złe opcje dialogowe w efekcie. Oho. Lupa! Dobra. A, tu przemieszczam. William Shakespeare. The Tempest. Lee. Wydawnictwo... Prawda... Lamerów, Azjatów i Elementar... I... no dobra. Everett. No nic tu do oglądania nie ma, widzę. The Tempest. William Shatner. Shakespeare. No i tak będę latał po całym... Cały odcinek to będzie moje latanie, kurde, po kartkach. O, czekaj, tu coś jest napisane. To my brother. For his 18th birthday. There's something handwritten in pencil here. To my brother for his 18th birthday. MK. Mortal Kombat!
No dobra. Czy tu coś jeszcze znajdziemy? Wątpię, szczerze powiedziawszy. No dobra. Pierwszy raz widzę to menu, swoją drogą. Nie wiedziałem, że jest taka opcja. O nie! Coś mu wypadło! A torn piece of paper. Looks like a computer printout of a bunch of numbers. Fell out of the book. Must have been a bookmark. I'll check it out at the office. No bo wiadomo, że ta kartka w książce to mógł być tylko, to mogła być tylko zakładka. Dobra, idziemy do Chińczyka jeszcze raz go zapytać o coś. Bo widzicie, problem polega na tym, że to jest duża mapa na taką małą pierdołę. Więc ewidentnie tutaj jeszcze coś jest do zrobienia. Maybe there is something I can do for you. No, wpierdzielę ci. One client ordered very rare book. Since this morning I look for it, but impossible to find. You find this book, and I tell you all you want to know. So what does it look like, this book you want? Easy. It from same collection. Correction. This one. Okay, I ought to be able to handle that. Bring back the sacred diamond of the old sage of the mountain, and he will give you the magic talisman. What? Oh, man. What am I, in a video game? Nie, formalnie rzecz biorąc, jesteś w tym momencie w serii Let's Playów w grze. Co ja tu miałem patrzeć? If the book you're looking for isn't here, then it doesn't exist. I będziesz to teraz powtarzał cały Boży tydzień. Thousands of old books. Smells like dust and old paper. No shit. Zobaczmy. Edition de Grutola. Cave Nicolas. Dobra, szukamy. I wonder where the comics are kept. What's that expression about a haystack? O nie! Znalazłem za pierwszym podejściem. I zapytajmy go. To pewnie nie ta. Okay, here's your book. I think maybe you got problem with your eyes. This not book I want. God damn it! All right. I'll keep looking. Czyli każdą książkę, którą znajdę, muszę zanieść do tego gówna, obejrzeć, czy to jest edycja de Grutola i dopiero sprawdzić. Tak? Ezo. Dlaczego ja? Dobra, wiecie co? Przyspieszę to. No, muszę was przeprosić, drodzy oglądający, ale nie wyrobiłem tej zagadki i po prostu skorzystałem z walkthrough. Przecież pożygać się można z tymi książkami. Okay, here's your book. Oh, great. You found it. Thanks, dude. What do you want to know about that book? Is it just me or did you lose your accent? Oh, yeah. That's for the customers.
They love that wise old Japanese master stuff. I was born in Brooklyn, man. Ściśle rzecz biorąc, raczej jesteś w klimatach chińskich niż japońskich. No, no już trudno. Przerwa na moment. No nic, wróciłem. Yo, thanks for your help. No problem. Come by again, okay? Jeszcze jedna przerwa. No, już chyba wreszcie skończyłem swoje przerwowanie. Czas stąd iść, skoro już wiem wszystko. Chyba wszystko. Kurde! Okienko! As far back as I can remember, I've been frightened by small spaces. Whenever I'm in a small, confined place, I start to panic. Wzięło się to stąd, że mama zamykała mnie w pralce. Yeah, you've heard the name. Claustrophobia. Well, I had decided not to let my fear control me. I decided to try and fight it every chance I got. No ale nic. I'm going to stay calm. Kurde, zamknij rej, głupia. I'm going to breathe deeply and walk without stopping until find the computer terminal. No szybciej. Dobra. No, to w tym miejscu przerwę. Dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że dotychczas się wam podoba. No i cóż, no... Teraz wkraczamy w średnio ciekawy etap gry. Chociaż będzie tu sporo rzeczy, z których się będą podbijać. No ale to już w następnym odcinku. No, to tymczasem pozdrawiam was, trzymajcie się.